Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Od razu przedstawię gości. Moimi gośćmi są dzisiaj panowie Ryszard Kalisz i Andrzej Celiński. Dzień dobry, witam panów serdecznie. Dzień dobry. Zaprosiłem panów, żeby porozmawiać o sensie istnienia komisji śledczych w Sejmie. Obaj panowie macie duże doświadczenie w tej sprawie, no ale nie mogę niestety nie zacząć od tego, co się stało w Nicei wczoraj wieczorem. Chciałem się panów zapytać, mamy z informacji, które mamy w tej chwili, 88 osób nie żyje, 15 osób jest w stanie krytycznym w szpitalu. Być może, nie wiemy tego, te informacje nie są potwierdzone, wśród ofiar są Polacy. Chciałem zapytać panów, czy sądzicie, że to jest, no, znaczy, czy coś można nowego w tej chwili powiedzieć o tym po zamachach w Paryżu, po zamachach w Brukseli, w którą stronę idzie Europa? Co myślicie panowie na ten temat? No, Europa idzie w tej chwili w kategoriach terroryzmu w stronę zamachów jednostkowych. Widać to na przykładzie już wcześniejszych dokonań terrorystycznych niestety i również ten nocny zamach w Nicei, jeden człowiek, 31-letni, kierowca ciężarówki. Nieuzbrojony, prawdopodobnie bez broni był, tylko samą ciężarówką to zrobił. Ale z innych źródeł, że po wyjściu z ciężarówki jeszcze strzelał, no to... To jest chyba niepotwierdzone, ale... No to zostawmy to na boku, ale jeden człowiek zdesperowany, niepotrafiący znaleźć swojego miejsca w społeczeństwie, w którym żyje, poddawany różnego rodzaju informacjom o podobnych ludziach niż on, którzy są jeszcze bardziej zdeterminowani, informacje o istnieniu państwa islamskiego, o przygotowaniach do innych zamachach terrorystycznych, a jednocześnie stan podwyższonej gotowości, stan wyjątkowy we Francji, który ma paradoksalnie również to znaczenie, że ludzie chcą pokazać, że w jego warunkach tego rodzaju ludzie o niemożliwości dostosowania się do społeczeństwa, w którym żyją, chcą pokazać, że nawet w takich warunkach dokonają zamachu. Panie Andrzeju, bo... Ale jeśli pan pozwoli jeszcze, oczywiście łączymy się wszyscy z bólem, rodzin, wszystkich osób, które zginęły. Jesteśmy cali z tymi, którzy są ranni, jesteśmy całą sobą i duszą z tymi, którzy są ranni. No i oczywiście dzisiaj to powiedzmy bardzo wyraźnie, wszyscy jesteśmy Francuzami i wszyscy musimy zwalczać terroryzm. Panie Andrzeju, czy pan się nie obawia, że to jest kolejne tego typu wydarzenie spowoduje wzrost tendencji skrajnie prawicowych w Europie? Front Narodowy we Francji za chwilę się okaże, że wygra w pierwszej turze wybory prezydenckie, jeżeli jeszcze się parę takich zamachów zdarzy. W ciągu tych ostatnich 2 minut o tym właśnie myślałem, że tak zapewne będzie. 20 jakieś lat temu byłem na szkoleniu w Garmisch-Partenkirchen, w takim ośrodku szkoleniowym NATO, gdzie mówiono o zagrożeniach XXI wieku dla strefy euroatlantyckiej i poza zagrożeniami płynącymi z państw upadłych, wtedy, te 20 kilka lat temu, kiedy mówiono o tym, przewidywano, że XXI wiek będzie, zwłaszcza jego początek, to na pewno, to na ile można przewidywać, będzie czasem, w którym niezwykle groźne będą właśnie akty terroru, właśnie niewykrywalne wcześniej, bo indywidualne, czynione przez osoby, które są bardzo trudne do namierzenia, bo właśnie każdy może być sprawcą takich wydarzeń. No i to się niestety potwierdza. Największym oczywiście wyzwaniem dla Europejczyków będzie jakby nasze zachowanie wobec tego. Przypominam 1974-1975 rok w Niemczech, w Republice Federalnej Niemiec i we Włoszech, gdzie też był taki czas aktów terroru, wtedy akurat bardzo lewicowego, że tak powiem, strony lewicowej, tam frakcja rewolucyjna, Armia Czerwona i wtedy Niemcy zwłaszcza stanęły przed dylematem, co robić i najważniejszym problemem, który dyskutowano w publicznej wielkiej debacie, jak zwalczyć ówczesny terroryzm, nie ograniczając wolności obywatelskich i nie ograniczając tych wszystkich zdobyczy demokracji po II wojnie światowej. Ale mam wrażenie, że tą dyskusję to mamy za sobą już troszkę, bo to ograniczenie wolności obywatelskich jest i będzie dalej. Ale właśnie, i we Francji się udało. To widzimy bardzo dokładnie. Wtedy się udało, ale warto też wiedzieć, że jak na razie przynajmniej znakomita większość przypadków terroru w Europie, czy to będzie Francja, czy to będzie Belgia, czy to będzie Hiszpania, czy to będzie Wielka Brytania, to sprawcami są obywatele tych krajów. Owszem, mówi się o tym, że głównie przybysze z innej kultury w drugim pokoleniu. I to się da wytłumaczyć, dlatego że pośród tych ludzi już jest takie zakotwiczenie w nowej rzeczywistości i odniesienie swojego bytu, warunków życia, aspiracji do społeczeństwa, które generalnie biorąc jest daleko bardziej zaawansowane w konsumpcji rozmaitego rodzaju dóbr, nie tylko materialnych zresztą. Ale z drugiej strony dobrze jest pamiętać przy tym wszystkim, co my mówimy, że to jest jednak, nawet w tym drugim pokoleniu byłych rodziców Tunezyjczyków, Algierczyków, Marokańczyków, Jemeńczyków, to są znikome promile tej populacji. To są naprawdę wyjątkowe przypadki. Ja myślę sobie, że jeżeli my pójdziemy w tym kierunku, którego pan się obawia, to może być tak, że terroru nie zwalczymy, a zafundujemy sobie piekło we własnym, że tak powiem, środowisku, we własnym gronie. Tak. Wobec tego przestrzegałbym. Znaczy, ja wiem, że to jest naturalna tendencja, że wtedy jakieś takie nacjonalizmy, jakieś takie rzeczy wybuchają, ale mam nadzieję, że Europa opanuje tę tendencję. Ta dyskusja pewnie będzie się jeszcze toczyć. Ale jeszcze dodam jedno zdanie w kontekście wypowiedzi pana redaktora, że państwa, to widzimy chociażby w Europie, w Stanach Zjednoczonych, pod wpływem ataków terrorystycznych zaostrzają przepisy, ograniczając gwarancję praw i wolności obywatelskich. Ale to jest chyba nieuniknione. Właśnie ja uważam, że to również potęguje zagrożenie terrorystyczne. Dlatego, że służby mogą działać przy dzisiejszym stanie techniki w sposób nie naruszający gwarancji praw i wolności obywatelskich. Natomiast tak jak już powiedział pan Andrzej Celiński, tego rodzaju sprawców jak ten w Nicei, który nigdy nie miał z terroryzmem nic wcześniej wspólnego, najprawdopodobniej ani grup. Natomiast takie wzmożenie napięcia, policjanci, żołnierze na każdym kroku, to właśnie jeszcze jakby na zasadzie przekory wzbudza tych ludzi, którzy chcą się pokazać światu, że potrafią przeprowadzić zamach terrorystyczny. No dobrze, ale czy to znaczy, że rozwiązaniem tego jest to, żeby nie było tych służb, nie było policjantów na ulicach i wtedy nie będzie terroryzmu? To dokładnie powiem. Były służby, były sprawne służby, tylko żeby one nie ograniczały wolności wszystkich. Panie doktorze, to jest tak, tu pełna zgoda z panem Ryszardem Kaliszem, to jest tak, że wtedy, kiedy służby dostają uprawnienia niekonieczne, to jest też taki aspekt tego zagadnienia, że patologie wewnątrz tych służb rosną. Trzeba pamiętać, że pewnego rodzaju formacje wojskowe, policyjne, kościelne, hierarchicznie zbudowane na zasadzie rozkazu i podległości przyciągają także dewiantów daleko bardziej aniżeli inne formacje. Dobrze, ale to panów, I wobec tego może to spowodować, to o czym mówi pan Ryszard Kalisz, nowe źródło frustracji i nowe źródło napięć. Ale tu mamy dwie patologie przeciwko sobie. Mamy dwa środowiska. Jedno środowisko, o którym mówicie panowie, środowisko służb, w którym być może mogą się zdarzyć patologie, i środowisko imigrantów, w których być może mogą się zdarzyć patologie. I my mówimy, i panowie mówicie tak, większym zagrożeniem dla obywateli jest patologie w służbach niż patologie... Mówimy, że wobec tych zagrożeń i jakby tego potwornego stresu, który wszyscy, panie doktorze, przeżywamy, pan, ja, pan Ryszard i każdy ze słuchaczy, należy zachować zimną krew, nie dać się ponieść emocjom. Tego rodzaju zagadnienia wymagają nieprawdopodobnego opanowania w opracowaniu metod, które mogą być skutecznym narzędziem walki z tymi zagrożeniami. Można stworzyć prawo, które da skuteczne narzędzie walki z terroryzmem i jednocześnie nie ograniczające praw i wolności obywatelskich. Przynajmniej trzeba tego szukać. Właśnie. Dobrze, ale czy na przykład, czy na przykład rozwiązaniem tych ewentualnych patologii w służbach nie jest dobra nadzorowanie tych służb przez polityków, przez parlament, przez komisje śledcze, przez ministra. Mamy wśród siebie ministra spraw wewnętrznych. Politycy nie mają żadnych, w tej chwili w Polsce chociażby, instrumentów nadzoru służb specjalnych. Żadnych instrumentów nie mają sądy. Mówię to z pełnym przekonaniem, jako były minister spraw wewnętrznych, również jako wieloletni parlamentarzysta. Jest koncepcja, która oczywiście w tej chwili została zaniechana, mianowicie całkowicie niezależnej przy wymiarze sprawiedliwości prokuratury, która w swojej kompetencji miałaby również kompetencje i aparat nadzorowania służb specjalnych. Nie władza polityczna, a tego rodzaju prokuratura. Natomiast oczywiście na wiele lat rządów pisowskich to zostało odłożone. Ja taką koncepcję przedstawiałem w roku 2011 na forum debaty publicznej w Belwederze. No dzisiaj można to tylko przeczytać, bo to już jest historia. Natomiast są możliwe rozwiązania. Państwo silne to nie znaczy państwo inwigilujące swoich wszystkich obywateli. No dobrze, ale to ja muszę powiedzieć, nie bardzo rozumiem, co panowie mówicie, bo to znaczy, że panowie uważacie, że nie ma możliwości, znaczy dzisiaj w Polsce nie ma możliwości nadzoru cywilnego, politycznego nad służbami. Są, tylko żadna... Odpowiem panu na pytanie na ten 8 lat wcześniej. Jak chociażby doszła do władzy, już nie będę mówił o patologiach PiS-u z lat 2005-2007, bo tam była cała grupa ludzi, która nadzorowała służby i te służby jakby dostawały polecenia. Było potem 8 lat, żeby wszystko uporządkować. Ale właśnie, jak pan pamięta, zarówno nie był powoływany koordynator, de facto miał to nadzorować pan premier Donald Tusk, który nie miał serca do służb i dlatego tak naprawdę szefem wszystkich służb był wieloletni szef ABW. Ale oczywiście przez to, że on był wewnątrz służb, to wiele różnych czynności było robionych z punktu widzenia interesu służb. Na przykład projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, który był już gotowy w roku 2011, przygotowany przez pana posła Marka Biernackiego. Miał być uchwalony i do końca władzy pisowskiej nie został uchwalony. Jak pan redaktor myśli, bądź państwo myślicie, dlaczego? Dlatego, że był to pewien krok w kierunku nadzoru cywilnego nad służbami specjalnymi w Polsce. Ale czy to znaczy, panie Andrzeju, pan odszedł z komisji śledczej w proteście przeciwko temu, no tak ogólnie nazwijmy, tam oczywiście były specyficzne powody, ale ogólnie przeciwko temu, że komisja śledcza była nieskuteczna. Nie, tak? Nie, odszedłem dlatego, że komisja śledcza realizowała zupełnie inne cele, aniżeli te, dla których została powołana. Ona została powołana po to, tak naprawdę po to, żeby w tym niezwykle wrażliwym na korupcję sektorze naftowym, wrażliwym w każdym, że tak powiem, fragmencie organizacji tego sektora, wypracować politykę, która będzie w stanie skutecznie kontrolować, że tak powiem, procesy finansowe tam zachodzące, żeby ograniczyć korupcję, jeżeli ją nie zlikwidować. Tymczasem okazało się, że w każdym, że tak powiem, dniu pracy tej komisji ten cel został zupełnie poniechany, natomiast ta komisja stała się instrumentem walki partyjnej. Do tego stopnia, że w długim fragmencie prac tej komisji, kobieta, która była ewidentną przestępczynią, co sądy stwierdziły, i człowiek, który był najprawdopodobniej psychicznie uszkodzony, w gruncie rzeczy kierowali tą komisją. Znaczy, tak instrumentalizowali pracę tej komisji, że komisja dawała się, że tak powiem, prowadzić jak na sznurku. Dochodziło do tego, to był taki moment może dla słuchaczy istotny, był taki moment, kiedy późniejszy pan Roman Giertych, który tam był w tej komisji z Ligi Polskich Rodzin, który tajnie przed komisją w tajemnicy spotykał się z osobą przesłuchiwaną, słusznie, niesłusznie zostawioną na boku, ale w każdym razie, którą uważano, publicznie określano jako będącą w kręgu podejrzeń, Janem Kulczykiem, nawiasem mówiąc u Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, co też jest takim asumptem do kultury politycznej Paulinów częstochowskich. Pan Kulczyk miał duże zasługi Proszę pana, dla Częstochowy i dla Jasnej Góry. Komisja pracuje nad korupcją w sektorze naftowym. Znakomita większość członków komisji, słusznie niesłusznie, uważa, że Jan Kulczyk jest w kręgu podejrzeń. Ten, który najbardziej tak uważa, obok Antoniego Macierewicza, Roman Giertych, spotyka się tajnie na Jasnej Górze z tym podejrzewanym przez komisję. A organizują to wszystko ojcowie Paulini. No, czy można sobie wyobrazić większą paranoję aniżeli ta? Ja próbuję to tak ogarnąć, tak, jako taki człowiek stojący z zewnątrz troszkę. Jeszcze pan Ryszard ma w swojej karierze komisję do spraw wyjaśnienia okoliczności śmierci pani Blidy. I tak sobie myślę a propos tej Nicei, że panowie próbujecie powiedzieć tak. Nie jesteśmy w stanie skutecznie walczyć z terroryzmem, ponieważ z jednej strony mamy służby, które będą, jeżeli się je puści wolno, to po prostu to się stanie patologia. Ale ale ja się skończę. Można powiedzieć, że nie jesteśmy, musimy. Ale z drugiej strony mam ja skończę całą myśl, a później panowie powiecie, dlaczego nie mam racji. Z jednej strony mamy służby, które jak się je puści samopas, to patologie się stworzą i służby sobie wszystko wezmą, co chcą, a z drugiej strony mamy polityków, którzy powinni nadzorować te służby, ale ich nie nadzorują, ponieważ nie są w stanie, ponieważ walka polityczna jest ważniejsza i trzeba się kłócić między sobą i ważne jest, kto się z kim spotyka, a nie nadzór nad służbami, ponieważ we wszystkich komisjach, w których panowie pracowali, tak naprawdę chodziło o to, te służby były bardzo ważnym elementem śledztw wszystkich tych komisji. No właśnie, pan to, myślę, dobrze ujął, to znaczy wróćmy już do Polski w tej chwili, jak mówimy o tych komisjach, że cały system, cały rozwój struktury politycznej, instytucji politycznych w Polsce od 1989 roku, on szedł w kierunku, na początku moim zdaniem słusznie, w kierunku rozwoju instytucji przedstawicielskich. To oczywiście trwało w miarę dobrze do końca XX wieku, później partie się wyrodziły, stały się niedemokratycznymi strukturami włodzowskimi, ale zostawmy to na boku. Natomiast tak pan o tym opowiada, jakby pan cały ten proces polityczny oglądał z boku przez cały ten czas. Nie, no ja cały czas dlatego mówię o tym z własnego również doświadczenia, no przecież. Pan Kalisz stał się ofiarą. Ja stałem się ofiarą tej ewolucji. Zostałem przez Millera wyrzucony za to właśnie, że cały czas chciałem, ma pan rację, no ja zawsze byłem gdzieś pomiędzy tymi właśnie tendencjami, bo one były takie, każdy, kto chciał być w polityce, musiał jakoś akceptować to, a jednocześnie ja zawsze się buntowałem. I elity polityczne nie miały żadnego interesu i tego nie zrobiły, wszystkie elity, w zreformowaniu trzech sfer funkcjonowania państwa niezwykle ważnych. To jest wymiar sprawiedliwości, sądownictwo, które tak naprawdę dzisiaj w swojej istocie opiera się na strukturze z roku 50. Czyli zgadza się pan z PiS-em w tej kwestii całkowicie? Nie, ale zgadzam się z PiS-em w tym sensie, że nie zreformowano. Natomiast to, co robi PiS, to niszczy jeszcze bardziej, a ja chciałbym, żeby to stworzyć, żeby to był element demokratycznego państwa. I żeby były gwarancje dla sędziów, a PiS te gwarancje niezależności sędziowskiej, niezawisłości niszczy. Dwa, to jest prokuratura. Tu też mamy zupełnie przeciwstawne koncepcje z PiS-em. Przypomnę, że ustawa o prokuratorze generalnym, która stworzyła tę strukturę, która do zasady jest dzisiaj, jest rok 1949. I to są oczywiście służby specjalne, niezależnie od ich takich strukturalno-organizacyjnych, UOP, ABW i tak dalej, to nadzór nad tymi służbami nigdy nie został sprawnie ustalony. Cywilny nadzór. W przeciwieństwie zresztą do chociażby nad służbami mundurowymi, gdzie stworzono pewną formę nadzoru, która mniej nad strażą pożarną czy tam strażą graniczną, która dzisiaj w jakiś sposób tam funkcjonuje. I te służby, siłą rzeczy, pamiętajmy, że służby mają tendencję, jak już powiedział Andrzej Celiński, jako struktury hierarchiczne, do poszerzania swoje imperium, do poszerzania swoich stref wpływu. To jest naturalne. A ten nadzór cywilny powinien właśnie cały czas je niejako sprowadzać na swoje miejsce. Panie Andrzeju, dlatego komisje, wszystkie komisje śledcze w Sejmie, one z jednej strony bardzo dużo mówiły politycznie, bardzo dużo przesłuchiwały, ale efektów, powiem szczerze, no poza politycznymi efektami, to w sensie takiej odpowiedzialności nie było dużo, dlatego że tak naprawdę ta gra toczyła się nie w tej sferze publicznej teatru politycznego w Sejmie, a gdzieś tam na zapleczu i ich uczestnikami nie zawsze były osoby, które w tej grze w Sejmie uczestniczyły. Panie Andrzeju, ale to widział pan przed chwilą, mieliśmy na ekranie tweet, pan Andrzej Halicki w trzecim programie Polskiego Radia przed chwilą powiedział, o właśnie, to jest ten tweet, że sprawa Amber Goldu toczy się w sądzie, komisja śledcza w tej sprawie nie jest potrzebna. No może, znaczy to jest tweet, który może być... Ja mam argumenty za tym, że pan Halicki ma rację i za tym, że nie ma racji. Sam nie wiem, czy ma rację, czy nie ma racji. Bo może jest, rzeczywiście jest tak, że politycy nie są... Znaczy, ja trochę jestem przerażony rozmową z panami, muszę powiedzieć, bo może jest tak, że politycy nie są w stanie tych służb nadzorować i w związku z tym może trzeba liczyć na to, że w sądzie takie rzeczy się wyjaśnią. Tu akurat wyraża pan, jest pan bardzo bliski mojemu poglądowi. Ja rzeczywiście uważam... Okay, ja przed tym programem przejrzałem sobie ustawę o Sejmowej Komisji Śledczej i w rzeczywistości zdałem sobie sprawę, jakby ponownie odczytać, króciutka ustawa ma 25 krótkich artykułów, czy 29 krótkich artykułów, zdałem sobie sprawę z tego, że w gruncie rzeczy ta ustawa niczego nie ustala, że nie odpowiada na pytanie, po co są komisje śledcze w stosunku do innych instytucji państwa. Co więcej, doświadczenie dotychczasowych komisji, tych najważniejszych, czy to orlenowskiej, czy to komisji Rywina, czy komisji w ostatnim parlamencie, pokazują, że one są kontrproduktywne, dlatego że w rzeczywistości prawdziwe śledztwa prowadzone są w prokuraturach. Członkowie komisji, i to właśnie widać w rozmaitych komisjach, mając dostęp do akt śledztw, wyciągają je na wierzch i w gruncie rzeczy, na przykład w Komisji Orlenowskiej to było absolutnie oczywiste, ujawniają je, nikt się tego nie przyzna, że ujawniają, bo tam jest tajemnica, nie wolno ich ujawniać, ale no, ja doświadczyłem tego, właśnie prawie za rękę złapałem, nie potrafię udowodnić tego, ale w ciągu 48 godzin po odebraniu zeznania przez prokuraturę łódzką, pod, że tak powiem, wszystkimi rygorami tajności, treść zeznań była w domenie publicznej. Tylko członkowie, ktoś z komisji mógł to ujawnić. Chyba że założy, że prokurator to ujawnił. Muszę panu przerwać w tym momencie, bo musimy niestety skończyć, ale mogę tylko powiedzieć na koniec, że zgadzam się z panem całkowicie. A propos nadzoru nad służbami, były wysoki rangą oficer z wywiadu polskiego powiedział mi kiedyś, że Komisja Służb Specjalnych w Sejmie to niewiele dostaje informacji od służb, bo jakby służby chciały się kontaktować z dziennikarzami, to by robiły to bezpośrednio, a nie za pośrednictwem komisji. No więc właśnie. Znaczy, ja myślę, że to powinna być instytucja całkowicie wyjątkowa. Tymczasem właśnie tak nie jest. Ja ale to jest jeszcze, panie redaktorze, to jest jeszcze kwestia jakości klasy politycznej i jakości parlamentarzystów. Jeżeli dziękuję. Tak właśnie jest. Mówił były poseł Ryszard Kalisz i naszym gościem był również były poseł Andrzej Celiński. Dziękuję panom bardzo, a ja się z państwem widzę za tydzień. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.